Cześć, zapraszam na poprawiony i rozszerzony odcinek o najpopularniejszych grzybach jadalnych występujących w polskich lasach. Jest to odcinek dla początkujących, ale może bardziej zaawansowani grzybiarze też znajdą tu coś dla siebie. Szybkie i przejrzyste kompendium wiedzy o tym, co zbierać. Przegląd grzybów razem ze zdjęciami, filmami, uwagami i poradami. Zbieramy tylko te grzyby, których jesteśmy w 100% pewni, bo jak pisał Bruno Henning w swoim Atlasie Grzybów, należy jeść tylko te grzyby, które się bardzo dobrze zna. Swoją wiedzę o nich należy przy tym oceniać bardzo krytycznie. Dla amatora grzybobrania nie jest konieczna znajomość wszystkich gatunków grzybów. O wiele ważniejsze jest to, aby swoją wiedzę, ograniczoną do gatunków, które zbiera lub kupuje, ugruntował tak dobrze, by móc je bezbłędnie rozpoznawać w różnych stadiach rozwoju i podczas różnej pogody. Na przykład w czasie suszy czy pogody wilgotnej. Czynniki te bowiem w znacznym stopniu warunkują olbrzymią zmienność grzybów. Trzeba pamiętać, że nawet jadalne gatunki grzybów mogą być przyczyną zatruć, np. gdy są stare, zaczerwienione, zarobaczywiałe, zgniłe, zbytnio nasiąknięte wodą, zaatakowane przez pleśń, przemarznięte czy nadgniłe, ponieważ wymienione czynniki mogą powodować rozkład grzybowych białek. Ciało grzyba tworzy grzybnia. W większej części jest to sieć niewidocznych gołym okiem silnie wydłużonych komórek, tzw. strzępek, które przenikają podłoże. Zależnie od grzyba, np. drewno, glebę, ogólnie tkanki żywiciela. To, co potocznie nazywamy grzybem, np. grzybem kapeluszowym, które zbieramy w lasach, jest jedynie skupioną częścią owej sieci, grzybni, służącą rozmnażaniu. Można więc obrazowo powiedzieć, że grzyb jest owocem grzybniowej sieci, rozciągającej się pod powierzchnią ziemi. Pojawia się, gdy warunki ku temu są sprzyjające. Jeśli chodzi o moją przygodę z grzybami, to zaczęła się ona we wczesnym dzieciństwie, gdy z rodziną chodziłem bardzo często na grzyby. Wiedzę miałem ograniczoną i najprostszą. Pierwsza zasada, jaką w tamtym momencie przyswoiłem na temat grzybów, była taka, że jadalne są tylko te z siateczką, czy jak kto woli, rurkami na dolnej warstwie kapelusza. To była taka uproszczona wersja dla mnie, abym nie zrobił sobie krzywdy. Tego się wtedy trzymałem, ale od tej zasady są oczywiście wyjątki i zaraz je dla Was omówię. Jak słyszeliście, użyłem określenia siateczka, zaraz wyjaśnię, czemu uważam, że jest to adekwatna nazwa. Przypominam, że grzyby pod kapeluszem mogą mieć paski, czy jak kto woli, plaszki, listewki, fałdy, na przykład takie, takie czy takie. Lub siatkę, zwaną też rurkami, na przykład taką, taką lub taką. A dorodne, ale jednocześnie też nieprzerośnięte i zdrowe okazy szlachetniejszych grzybów, jak na przykład prawdziwki, na przykład taką lub taką, a więc można powiedzieć, że zlaną siateczkę. Zlaną, a więc taką, że ciężko jest dostrzec w niej pory, tą porowatą strukturę podbicia. Dla przykładu, po lewej mało szlachetny podgrzybek zajączek z szerokimi porami, a po prawej mega zdrowy okaz prawdziwka z tą, jak to określiłem, zlaną siateczką. Tu dwie uwagi. Jak powiedziałem, od wspomnianej zasady są oczywiście wyjątki, a więc wśród grzybów z siatką są oczywiście też grzyby niejadalne, co omówię zaraz, plus co ważne, wśród grzybów z paskami, czy jak to woli, blaszkami, też są oczywiście grzyby jadalne, jak chociażby kurka, rydz, gołąbek, czy jeszcze do niedawna powszechnie jadana gąska. Faktem jednak jest, że ogromna większość grzybów trujących ma pod kapeluszem właśnie paski i blaszki, jak wszystkie chociażby muchomory. Wszystkie warte omówienia grzyby jadalne z paskami pod kapeluszem też postaram się omówić. Druga uwaga, używam określeń siateczka i paski, a nie jak przyjęło się w literaturze rurki i listewki czy blaszki. Pod poprzednią wersją odcinka wywołało to straszną falę hejtu, tak więc już tłumaczę, dlaczego uważam, że to potencjalnie lepsze, a wręcz nawet bezpieczniejsze określenia. Nazwa rurki jest dwuznaczna, ponieważ słysząc słowo rurki, część ludzi może zobaczyć w wyobraźni coś takiego. Ale może też zrozumieć to na opak i przyjąć, że chodzi nie o rurki ułożone obok siebie, widziane wierzchołkami, a na przykład o rurki idące od środka, łączenia trzonu z kapeluszem, na boki, do zewnątrz kapelusza. A mówiąc siateczka, odcinamy całkowicie taką możliwość błędu. Szachmat hejterzy. Nie no, oczywiście żart, nie chcę się z nikim spierać, czy ustalać nowych standardów nazewnictwa, jednak w trakcie odcinka pozwólcie, że będę używał obu nazw, jednak trzeba też czasem dokładnie określać, że chodzi o siatkę na podbiciu grzyba, to jest hymenoforze, a nie o siateczkę na trzonie grzyba, w sensie wzorki na nóżce grzyba. Oprócz siatki i pasków występują też tak zwane kolce, na przykład u rzadko spotykanych sarniaków, które jeszcze do 2014 roku były w Polsce pod ochroną. Szczególnie dobrze widoczne kolce występują u sarniaka dachówkowatego, wyglądają one tak. Do najpopularniejszych grzybów jadalnych zaraz przejdziemy, ale najpierw, tak jak obiecałem, omówię wyjątki od zasady, że wszystkie grzyby z siateczką pod kapeluszem są jadalne.
Jednym z najgroźniejszych wyjątków od wspomnianej zasady jest naśladujący prawdziwka borowik szatański, tak zwany szatan. Mi zdarzało się go znaleźć, jak widać po komentarzach z poprzedniej wersji filmu, innym też, tak więc zagrożenie jest i trzeba uważać. Mimo tego, że szatan uznawany jest za bardzo rzadko spotykany grzyb, do tego stopnia, że jest pod ochroną. Jego występowanie zależy jednak moim zdaniem po prostu od rejonu. Sposoby na odróżnienie prawdziwka od szatana są następujące. Po pierwsze, kolor. Szatan bywa najczęściej lekkim albinosem, a więc podejrzanie białym czy też bladym, ale kształtem bardzo podobnym do prawdziwka grzybem. Jednak ktoś nadał mu bardzo adekwatną nazwę, ponieważ szatan jest bardzo podstępny i przybiera bardzo wiele odcieni. Cecha wspólna ich wszystkich jest taka, że kształtem przypomina on prawdziwka, wzorcowego, idealnego prawdziwka. A co do kolorów, to szatan zawsze opisywany jest jako grzyb blady, to znaczy z bladym kapeluszem i czerwoną czy różową nóżką, ogólnie nóżką, trzonem oscylującą wokół kolorów czerwony, różowy, ceglasty, bordowy. I tak na przykład w zagranicznych atlasach internetowych pod hasłem Rubroboletus satanas można znaleźć szatany o takim wyglądzie lub takim, a więc ten róż miesza się z czerwienią, złotem i ogólnie są to zdecydowanie inne szatany niż ten najbardziej popularny w Polsce uznany za wzorcowy. Z kolei szatany, które ja znajdowałem w dzieciństwie, były prawie zawsze całe blade i śnieżno-białe, z tego powodu nazywaliśmy je czasem grzybami duchami. Były białe z zewnątrz, jak i podbicie też miały w większości białe, często jednak lekko zachodzące już różem, a zdecydowanie robiło się ono bardziej różowe po uszkodzeniu, bardzo szybko po uszkodzeniu, odłamaniu, po jakimś naciśnięciu, uszkodzeniu grzyba. Kolor pigmentów grzybów zmienia się w momencie dotarcia tlenu do danej tkanki grzyba, dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić, że kolor jest taki czy taki, ponieważ z uwagi właśnie na przebieganie tego procesu możemy grzyba znaleźć w różnej fazie dojrzewania. Dlatego wszystkie podejrzane prawdziwki polecam zostawiać w lesie. Niech sobie rosną. Niektórzy uważają też, że borowik szatański ma nieprzyjemny zapach gnijącej cebuli. Goryczak żółciowy. Drugim, powszechnie znanym grzybem niejadalnym z siateczką pod kapeluszem jest goryczak żółciowy. Na wstępie najważniejsze. Goryczak żółciowy jest bardzo często określany mianem szatana. Jest to źródłem bardzo wielu pomyłek i niepotrzebnych dyskusji, więc uświadamiam teraz wszystkich. Szatan to borowik szatański, ten, którego szeroko omawiałem przed chwilą. A teraz omawiany jest goryczak. To zupełnie inny grzyb, mylnie nazywany w niektórych rejonach szatanem. Jest niejadalny, ponieważ jest to bardzo gorzki grzyb i choćby mały jego dodatek potrafi zepsuć cały gar potrawy czy przetworów. Tak więc jeśli w lesie dacie się nabrać i potem dodacie go do potrawy, to będziecie wiedzieć. Kolor siateczki rurek u goryczaka u osobników młodych zazwyczaj ma barwę białawą z lekkimi odcieniami różu, a egzemplarze starsze mają ten spód kapelusza w kolorze czerwonawym, różowawym czy brudno-różowym. Moim zdaniem wygląda to na taką zmaltretowaną, wpadającą w róż biel. Ogólnie u okazów starszych często nieco to podbicie grzyba ciemnieje. Ponadto goryczak jest gorzki, tak więc zawsze jest w obwodzie ta metoda z posmakowaniem grzyba. Smakowanie jest jakimś testem, ale robiąc to wprowadzamy potencjalnie różne toksyny do organizmu i nie powinno się tego robić. Kolejny wyjątek. Borowik żółtopory. Kiedyś również zwany był goryczakiem, zresztą podobnie jak właśnie goryczak, żółtopory oficjalnie nie jest uważany za grzyb trujący, ale po prostu niejadalny. To te najważniejsze z grzybów naśladowców, na tyle podobne, że mogłyby was kusić, żeby jednak takiego naśladowcę zabrać do domu. Teraz macie już wiedzę, jak to sprawdzać. Na koniec wspomnę jeszcze o tym, że omawiany przed chwilą szatan może zostać pomylony z borowikiem ceglastoporym, a czasem może też z borowikiem żółtoporym. Przypominam, że szatan jest trujący, żółtopory niejadalny, ale ceglastopory już jest jadalny. Omówię więc tylko różnicę między szatanem a ceglastoporym, bo żółtopory i tak jest dla grzybiarzy bezużyteczny. Szatana od ceglastoporego można odróżnić po następujących cechach. Ceglastopory ma kapelusz ciemny, wręcz brązowy czy ciemnobrązowy, a kapelusz szatana jest biały i matowy. Mogą to być różne, mniej lub bardziej matowe czy szarawe odcienie bieli. Po drugie, ceglastopory ma nóżkę, łodyżkę w ceglastym kolorze, która też może mieć czasem kolor w lekko innych odcieniach, czasem żółto czy nawet złoto-ceglastym. To jest o tyle kłopotliwe, że szatany opisywane w niepolskich atlasach internetowych mają nóżkę też właśnie czasem różowo-ceglastą. Jednak, jak sama nazwa wskazuje, ceglastopory pory ma bardzo rzadko spotykane ceglaste pory, a więc ceglastą siateczkę pod kapeluszem. A szatan ma zazwyczaj siateczkę rurki już różową lub częściowo, na przykład na brzegach, czy jakieś tam kropki, wysepki takiego różowej naleciałości. Okej, koniec wstępu i pogadanki o wyjątkach, a teraz przechodzimy do właściwego atlasu najpopularniejszych grzybów jadalnych występujących w Polsce. Zapraszam! Prawdziwki i na przykład kozaki zresztą też o wiele łatwiej można znaleźć w lasach dębowych lub w okolicach mniejszych skupisk dębów znajdujących się w lasach mieszanych. Jest to jeden z najszlachetniejszych grzybów, potrafi urosnąć do bardzo dużych rozmiarów, rekordowy znaleziony w Polsce ważył ponoć około 7,5 kg.
Prawdopodobnie jest to najsmaczniejszy grzybek ever, chociaż o gustach się nie dyskutuje. Borowik zawsze ma siateczkę, to podbicie kapelusza, w kolorze białym, żółtawym lub oliwkowym. Barwa tej siateczki, rurek, zmienia się w zależności od wieku grzyba. Na początku jest ona biała, im starszy i najczęściej też im większy okaz, tym kolor siateczki robi się bardziej żółtawy lub oliwkowo-zielonawy. Na jednym z serbskich uniwersytetów przeprowadzono badanie o potencjalnych właściwościach antybiotycznych i antybakteryjnych prawdziwka. Używano ekstraktu z prawdziwka i wyniki były bardzo obiecujące, ponieważ ekstrakt wykazywał dość silne działanie antybiotyczne i antybakteryjne. Linki do badań podaję w opisie. Podgrzybek brunatny. W Polsce najliczniej spotykane podgrzybki to właśnie brunatny, ale też złotawy i zajączek. W sumie w naszym kraju występuje ich około 7 gatunków, a w Europie około 10. Jest to jeden z najpopularniejszych grzybów, jednocześnie bardzo smaczny i wartościowy, jak dla mnie taki trochę młodszy brat prawdziwka. Siateczka, podbicie, podgrzybka, podobnie jak u prawdziwka, może mieć barwę od żółtawo-białego do oliwkowego. Uważa się, że najbardziej wartościowy jest podgrzybek brunatny, ale inne odmiany też są oczywiście jadalne. Specyficznym rodzajem podgrzybka jest podgrzybek tęgoskórkowy. Widzicie go właśnie na ekranie. Oczywiście jest rzadziej spotykany niż podgrzybek brunatny, ale czasem się na niego trafia. 3. Maślak. Jeden z najbardziej popularnych grzybów na naszej półkuli. Również w Polsce. Występuje zazwyczaj od wczesnego lata do końca września, początków października. Ale przy ciepłej jesieni można go spotkać nawet w listopadzie. Rośnie głównie w lasach iglastych, najczęściej pod sosnami, ponieważ współżyje z ich korzeniami przez zjawisko mikoryzy, najczęściej w młodych lasach iglastych, tak zwanych młodnikach. Maślak nie ma w sumie podstępnych naśladowców. W przypadku maślaka trzeba zawsze koniecznie usunąć skórkę z kapelusza, bo jest ona wybitnie ciężkostrawna. Wypada też wspomnieć o maślaku pstrym, tak zwanym łuzaku. W Polsce uważany za pospolity, ja czasem na niego trafiam, jest to grzyb jadalny, ale o średniej wartości odżywczej i smakowej. Jest też jeszcze częściej spotykany maślak sitarz, tak zwany sitek. To taki maślak, ale dość ponury z wyglądu. Też jest to grzyb słabszej jakości, ale także jadalny. Kozak. Ogólnie mówiąc, kozaki w Polsce występują w dwóch najpopularniejszych odmianach: koźlarz babka oraz koźlarz czerwony. Są też jeszcze mniej popularne kozaki w różnych kolorach. O nich powiem co nieco potem. Wracając ogólnie do kozaków, to najlepsze są młode okazy. Starsze grzyby mają często gąbczasty, wodnisty kapelusz oraz zdrewniały trzon. Mają kolor biały, pokryty licznymi kosmkami. Kosmki te u dorosłych okazów kozaka są w kolorze od ciemnobrązowego do czarnego. Z kolei barwa kapelusza ma kolory od jasnobrązowej do ciemnobrązowej, a więc potocznie kozak biały, ciemny lub jasny. Z kolei kozak czerwony trochę się różni od swoich białych braci. Czerwony, wiadomo, więc ma czerwony kapelusz. Jego nóżkę również pokrywają łuski, czy jak kto woli kosunki. Na młodych grzybkach są one białawe, a później przyjmują kolor kapelusza, a więc pomarańczowo-czerwony. U naprawdę zdrowych, okazałych i jędrnych okazów te łuski, kosunki na łodyżce są grube i bardziej czarne niż czerwone. Czerwonego kozaka ciężko pomylić z innym grzybem, no może ewentualnie z kozakiem pomarańczowo-żółtym, który jest do niego bardzo podobny. Poza tym obydwa one są jadalne, więc to w zasadzie bez znaczenia. Z koźlarzy rzadziej spotykanych w Polsce można jeszcze wymienić koźlarza topolowego o lekko ponurym i szarawym wyglądzie, koźlarz świerkowy, który podobny jest trochę do koźlarza czerwonego, ma podobną barwę, ale mniej intensywną, bardziej brązowawo-czerwoną. Czy trochę już różniący się od typowych koźlarzy, koźlarz sosnowy oraz również lekko specyficzny, ale ciągle podobny do kozaków, koźlarz różnobarwny. Wszystkie one są jadalne oraz dość rzadkie w Polsce. Istnieje też tak zwany koźlarz białawy. Jest to wyjątkowo blado biały kozak. Co prawda po kształcie od razu stwierdzić można, że to koźlarz, jednak ja takiego akurat nie znalazłem. Za to, jak mówiłem, znalazłem kilka szatanów, również całych bladobiałych, więc mam mały uraz do takich grzybów. Ponadto kozak białawy to grzyb bardzo rzadki, związany przez mikoryzę z brzozą. Gdybym znalazł takiego kozaka ducha, zastanowiłbym się dwa razy, plus na pewno kogoś poradził. Kurka. Bardzo smaczny i ceniony w gastronomicznym światku grzyb. Szczególnie za smak, właściwości oraz bardzo estetyczny, pasujący do kulinariów wygląd i konsystencję. Twardość, chrupkość. Uważa się też, że kurki mają świetne właściwości przeciwpasożytnicze. Kurka to jeden z bardziej popularnych grzybów. Występuje na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Lubi piaszczyste i kwaśne gleby. Kurka posiada groźnego naśladowcę, dość powszechnie spotykanego w lasach. Jest nim lisówka pomarańczowa. Jak widać, podobna do kurki. W przypadku niektórych okazów nawet bardzo
podobna. Podstawowe różnice między kurką a lisówką. Kurki mają krótki i gruby trzon oraz sztywne listewki pod kapeluszem, a lisówka, jak widać, ma cienką pomarańczową nóżkę i cienkie, delikatne listewki i paski pod kapeluszem. Ogólnie więc można rzec, że kurki są niskie i zbite, a lisówka to taki chudy i o wiele bardziej delikatny, miękki, łamliwy grzyb. Kolejną różnicą jest kolor. Lisówka ma bardziej intensywny, ciemniejszy kolor żółty, wpadający w ciemny pomarańcz czy nawet lekką czerwień. Zarówno lisówki, jak i kurki w większości przypadków rosną też gromadnie, co najmniej po kilka sztuk. Zazwyczaj, bo od tego też są wyjątki. Uczulam, jeśli nie macie 100% pewności, czy to kurka, czy lisówka, odpuśćcie grzyba. Gąska zielonka. Będę mówił głównie o zielonce, jednak trzeba zaznaczyć, że rodzina grzybów gąskowatych jest dość duża, bo obejmuje około 100 gatunków. Najpopularniejsza w Polsce jest gąska zielonka. Teoretycznie jest to grzyb pospolity, jednak nie do końca tak łatwo go znaleźć. Do tego z uwagi na paski pod kapeluszem czasem można pomylić go z jakimś trującym grzybem. Co prawda zielonkę odróżnia kapelusz o bardzo specyficznym, zielonkawym, jak sama nazwa wskazuje, kolorze. Dla znawców jest to dość łatwe do rozpoznania. Sam zbierałem gąski dość często, jednak tylko gąski zielonki oraz czasem w towarzystwie kogoś bardziej obeznanego w gąskach, także gąski siwe, potocznie zwane siwkami, których oficjalna nazwa to gąska niekształtna. Znakiem szczególnym gąsek jest jednak to, że lubi ona piaszczyste gleby i często rośnie głęboko w takich właśnie piaskach, przysypana piaskiem z wielu stron. Jednak na podstawie takiego jednego tylko czynnika lepiej nie orzekać, czy to aby na pewno gąska, czy nie. Ponieważ muchomory też czasem lubią tak rosnąć. Muchomory mogą występować na każdej glebie, oczywiście potrzebna jest obecność drzewa, z którym mikoryzują. Dlatego uczulam. Wśród mnogości gatunków gąsek tylko nieliczne to grzyby jadalne, na przykład wspomniana właśnie gąska zielonka oraz siwka. Jednak nawet o tej najpopularniejszej i powszechnie uważanej za jadalną gąsce zielonce niedawno pojawiły się doniesienia, że posiada enzymy mogące przyczyniać się do chorób rozpadu mięśni. Dokładnie chodzi o chorobę zwaną rabdomiolizą, bardzo rzadką chorobą, przy której pojawia się rozpad mięśni. Podsumowując gąski, z uwagi na podobieństwo do niektórych psich grzybów, mnogość gatunków, z których tylko mała część gąsek jest jadalna, oraz te doniesienia, o których wspominałem, uważam osobiście gąski za grzyby podwyższonego ryzyka, ale w przeszłości zdarzało mi się je jadać. Już tego oczywiście od kilku lat nie robię. Kania. Kanię można najczęściej pomylić z muchomorem zielonawym, zwanym częściej sromotnikowym. Jak je rozróżnić? Kania ma na kapeluszu widoczny garb, a powierzchnia kapelusza pokryta jest przyrośniętymi, odstającymi, można rzec zawijającymi się łuskami. Wygląda to trochę tak, jakby kapelusz grzyba liniał. Za to powierzchnia kapelusza muchomora jest płaska i gładka. Brak jest garba i brak łusek. To znaczy może pojawić się jakaś łatka, czy jakiś meszek, czy jakaś delikatna pozostałość po pochewce, ale zdecydowanie nie jest tego tak dużo i tak regularnie rozłożone na kapeluszu jak u kań. Lepiej też nie zbierać młodych, nie do końca rozwiniętych jeszcze kań, ponieważ trudno może być odróżnić je od również nierozwiniętych jeszcze muchomorów. Kolejna sprawa. Wszystkie muchomory, nawet te jadalne, wyrastają z tak zwanej bulwy, foru przypominającego jajo, tak jak tulipany czy cebula. A kania ma zwykły korzeń. W przypadku muchomorów owe jajo w pewnym momencie rozwoju grzyba pęka, a pozostałością po nim jest pochewka u podstawy trzonu oraz pierścień pod kapeluszem dorosłego grzyba. Co do pozostałej po jaju pochewki, tej bulwy korzeniowej, to szczególnie w przypadku grzybów blaszkowych radzę grzyby wykręcać, a nie wycinać. Wtedy wyraźnie widać tą pochewkę. Odcinając grzyba ponad nią, odcinamy sobie również możliwość weryfikacji grzyba po tym jednym czynniku porównawczym. Kolejną cechą jest wspomniany pierścień pod kapeluszem, który u muchomorów zwany jest fachowo kryzą i jest zrośnięty z trzonem. Za to u kani pierścień jest luźny i dość łatwo można go przesunąć czy oderwać. Drugi naśladowca kani, już nie tak groźny jak muchomor, to czubajka czerwieniejąca. On, co prawda, jest uważany za jadalny, z zastrzeżeniem, że u niektórych wrażliwych osób może powodować przejściowe dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Ogólnie z tymi czubajkami czerwieniejącymi chodzi o to, że mają one niechlubną umiejętność kumulowania toksyn, a więc te rosnące przy drogach, przy wysypiskach śmieci, przy nawożonych polach itd. uważa się zdecydowanie za niejadalne i odradzam zbieranie ich w takich miejscach. Co jednak ważne, jest on już o wiele bardziej podobny do kani niż omawiany wcześniej muchomor, tak więc zagrożenie zatruciem jest mniejsze, ale możliwość pomyłki większa. Jak je rozróżnić? Kania czubajka ma charakterystyczny mięsny zapach, którego brak u czubajki czerwieniejącej. Co do zapachu, to niektórzy twierdzą, że to zapach bardziej orzechowy niż mięsny. Powąchałem więc i ja i moim zdaniem faktycznie jest to zapach mięsny. Dosłownie czułem się przez moment, jakbym wąchał rosół.
Miąż kapelusza czubajki czerwieniejącej, jak wskazuje jej nazwa, czerwienieje po przełamaniu. Dodatkowo trzon kani czubajki, który początkowo jest pełny i gąbczasty, u starszych grzybów jest pusty w środku. U czubajki czerwieniejącej to nie występuje. U kani czubajki, czyli tej jadalnej, trzon jest pokryty ciemnymi, poprzecznymi prążkami, a trzon u czubajki czerwieniejącej jest gładki, bez wzorków. W przypadku czubajki czerwieniejącej czasem staje się on też bardziej brązowy. Niestety to nie koniec naśladowców, są jeszcze czubajka zielonawa oraz czubajeczka. Oba są silnie trujące. Na szczęście jednak czubajka zielonawa teoretycznie nie występuje w Polsce, bo woli zdecydowanie cieplejszy klimat, ale nawet jeżeli jakimś cudem by się u nas pojawiła, to można rozpoznać ją po zielonych zarodnikach, które są widoczne na blaszkach dorosłych okazów. Barwią podbicie kapelusza na zielonawy lub sinozielonawy kolor. A co do czubajeczki, to jest to taka na pierwszy rzut oka miniaturka kani czubajki. Czubajeczkę odróżnia jeszcze to, że jest to grzyb o bardziej rudej barwie oraz bez ruchomego pierścienia pod kapeluszem. Jak widzicie, wcale nie taka prosta sprawa jest z tymi kaniami, jednak znając te wszystkie metody porównawcze, można kanie dość bezpiecznie zbierać. Pieczarki. W Europie występuje około 100 gatunków pieczarek. Większość to smaczne grzyby jadalne, niektóre jednak są trujące. I może to generować pomyłki i zatrucia. Ponieważ w Polsce występuje pospolicie kilka jej gatunków jadalnych, ale stwierdzono też występowanie kilku gatunków trujących. Na przykład pieczarka szarołuskowa, pieczarka płaska, pieczarka karbolowa. Generalnie można wśród mnogości gatunków wyróżnić kilka najczęściej u nas spotykanych, np. pieczarka łąkowa, leśna, biaława, okazała, drobnołuskowa, miejska czy bulwiasta. Z kolei na większości obszaru kraju najczęstsze z wymienionych to łąkowa i leśna. Za to ta sklepowa, mała, biała i kulista, uprawiana powszechnie przemysłowo, to tak zwana pieczarka dwuzarodnikowa, która w stanie dzikim jest dość rzadka. Jeśli jednak potencjalny początkujący grzybiarz ograniczy się do szukania tylko tych najpopularniejszych, dobrze znanych w Polsce i opisanych gatunków, szanse na pomyłki i zatrucia zmniejszają się. Pieczarki można spotkać na łąkach, w lasach, a część gatunków też w parkach, ogrodach i przy drogach. Młode pieczarki można z kolei pomylić z muchomorem jadowitym. Blaszki pod kapeluszem pieczarki po pewnym czasie brązowieją, natomiast blaszki muchomora jadowitego zawsze są białe. Wszystkie gatunki pieczarek pod kapeluszem mają blaszki, czy po mojemu paski. Przyjmuje się zasadę, że pieczarki trujące od pieczarek jadalnych odróżniają się nieprzyjemnym zapachem. Pieczarki, które pachną ładnie, a nyszkowo, przyjemnie, są jadalne. Te, które mają nieprzyjemną, smolisto-chemiczną woń, są trujące. Pieczarka łąkowa we wczesnym stadium rozwoju ma kulisty lub półkolisty kształt, jest też wtedy w całości biała. Również jej blaszki, paski są wtedy białego koloru, jednak w momencie dojrzewania, gdy kulkowata pieczarka łąkowa się otwiera, kolor podbicia kapelusza, tych blaszek, zmienia się na coraz ciemniejszy. Początkowo różowy, potem coraz ciemniejszy, aż do czarno-brązowego. Także kolor kapelusza tego gatunku zmienia się z wiekiem. Początkowo całkowicie biały, u dorosłych okazów przechodzi w kolor szaro-ochrowy, czyli coś jakby szaro-kremowy. Jak wspomniałem, z wiekiem pieczarka otwiera się i u dorosłych okazów kapelusz jest już otwarty na płasko. Trzon tej pieczarki jest początkowo biały, a u starszych okazów często ciemnieje. Pieczarka taka posiada też pierścień, który jest niezbyt trwały. Często u starszych okazów samoistnie zanika, odpada. Pieczarkę łąkową można pomylić z innymi pieczarkami, np. białawą, bulwiastą czy miejską, ponieważ wszystkie one w początkowych stadiach rozwoju mają podobną białą barwę oraz kulisty lub półkolisty kształt. Jednak wszystkie one są jadalne. Opiszę też pokrótce pieczarkę leśną. Ma ona kapelusz gęsto pokryty ciemnobrązowymi przylegającymi łuskami o włóknistej strukturze. Paski pod kapeluszem u młodych okazów są siwo-czerwone, u starszych przechodzą w kolor ciemnobrązowy. W przeciwieństwie do pieczarek łąkowych, pierścienie pod kapeluszem są dość trwałe i utrzymują się w jej przypadku dość długo. Trzon pieczarki leśnej początkowo jest biały, a z wiekiem szarzeje. Co ciekawe, po naciśnięciu przebarwia się. Początkowo na czerwono, a potem brązowieje. U młodych pieczarek jest pełny, a z wiekiem staje się coraz bardziej pusty i łamliwy. Miąż kapelusza pieczarki leśnej czerwienieje po jego przekrojeniu. Pokażę jeszcze tylko kilka innych potencjalnie spotykanych w naszym kraju gatunków pieczarek. Pieczarka okazała, pieczarka drobnołuskowa. To tyle o pieczarkach, zachowajcie ostrożność. Boczniak ostrygowaty. Boczniaki to grzyby nadrzewne, rosnące na martwym drewnie gatunków drzew liściastych, w postaci skupionych grup, które składają się z większych i mniejszych okazów, często zrośniętych w kępki i przypominających ławicę ostryg. Boczniaki pojawiają się późną jesienią, w październiku i listopadzie, po pierwszych przymrozkach. Gdy zima jest łagodna, mogą rosnąć nawet do marca. Pora występowania boczniaków sprawia, że dość trudno pomylić się z innymi grzybami, ewentualnie z innym pasożytem drzewnym, łycznikiem późnym, który jest trujący, ale przez
niektórych jednak uważany za jadalny. Jak je rozróżnić? Boczniak teoretycznie jest sporo większym grzybem. Kolor kapelusza boczniaka to zazwyczaj stalowo-niebieski, w młodości często biały, ale zdecydowanie bez zielonych odcieni, właściwych dla kapelusza łycznika. A kolor łycznika to, jak widzicie, coś między zgniło-zielonym, niebiesko-zielonym, stalowo-zielonym. Ocencie sami. Dodatkowo łycznik ma żółty trzon, różniący się od podbicia kapelusza, co widać na załączonym zdjęciu. Boczniak z kolei ma trzon jednakowy z podbiciem kapelusza. Opieńka miodowa. W Polsce dość pospolita, występuje jesienią, głównie od września do listopada. Nazwa nie wzięła się znikąd, ponieważ jest to kolejny z grzybów rosnących na drewnie, pniach, gałęziach i korzeniach różnych gatunków drzew liściastych. Opieńka rośnie zarówno na martwych, jak i żywych jeszcze drzewach. Najbardziej podobnym do opieńki trującym grzybem jest maślanka wiązkowa. Kapelusz opieńki miodowej ma miodowy kolor i drobne łuski, zgrubienia. Kapelusz maślanki jest z kolei w kolorze bardziej intensywnym, także jaśniejszym, złotym, brązowo-złotym, w wyjątkowych przypadkach wpadający w czerwień czy ciemny brąz. Oraz co ważne, jest gładki, bez łusek, zmechaceń czy zgrubień. Opieńka miodowa posiada też bujny pierścień, a u maślanki pierścienia brak. Rydz lub inaczej mleczaj rydz. Jest to jesienny grzyb, w Polsce pojawia się od sierpnia do listopada. Kiedyś uznawany był za grzyb pospolity w wielu rejonach, ale ma duże wymagania glebowe i z tego powodu jego występowanie się zawęziło do niektórych tylko obszarów. Rydz jest uznawany za grzyb wysoko ceniony, wręcz wyborny. Kolor kapelusza rydza główną barwą jest cielisto-czerwony w różnych odcieniach, pomarańczowej, czasami z domieszką zieleni czy stalowej zieleni. Paski, blaszki pod podbiciem kapelusza rydza mleczaja są barwy pomarańczowo-żółtej, podobnie zresztą jak reszta tego grzyba. Najpopularniejszego z rydzy, rydza mleczaja, można też pomylić z mleczajem wełnianką, który jest trujący. Oba grzyby wydzielają mleczka. Jak określają to grzybiarze, krwawią sokiem lub mleczkiem. Różnią się jednak barwą tegoż soku, który w przypadku mleczaja wełnianki jest biały. Zresztą takie też są kolory samego wnętrza, przekrojów ułamanych nóżek tych grzybów, a więc u rydza mleczaja jest to kolor pomarańczowy lub ewentualnie pomarańczowe brzegi i środek w mniejszym lub większym stopniu w kolorze białym, a u wełnianki środek nóżki po przełamaniu jest w kolorze białym lub innym jasnym, ale zdecydowanie nie w pomarańczowym. Mleczaj wełnianka ma barwę kapelusza bardzo podobną do mleczaja rydza. W przypadku mleczajów, jak również gołąbków, można przeprowadzić test smakowy. Końcem języka testujemy, czy sok grzyba jest piekący. Jeśli tak, to znaczy, że grzyb nam zaszkodzi. Tak mówi teoria, a o smakowaniu grzybów już wspominałem. Odradzam, ale decyzję zostawiam wam. Mleczaja rydza można też pomylić z krowiakiem podwiniętym, popularną olszówką. Znalazłem olszówkę, przekroiłem jej trzon oraz kapelusz i faktycznie w jej przypadku nie ma żadnego mleczka ani środka poświaty w pomarańczowym kolorze. Podsumowując rydza, z uwagi na hemenefor z paskami, blaszkami i z tego powodu podobieństwo do kilku gatunków grzybów niejadalnych czy trujących, ogólnie można rzec poprzez utrudnione rozpoznanie, zaliczam sam przed sobą rydza do grzybów lekko podwyższonego ryzyka, tym bardziej, że na moich terenach nigdy rydza nie znalazłem. Starsi grzybiarze mówią, że kiedyś udawało się je tu znaleźć, ale obecnie ten grzyb jest na wielu terenach praktycznie niespotykany. Mają one konkretne obszary występowania i z uwagi na to większość grzybiarzy bardzo rzadko takowego znajdzie. Smarc jadalny. Teoretycznie stwierdzono, że w Polsce on występuje, jednak prawda jest taka, że tylko na określonych terenach i ogólnie jest to trudny do znalezienia grzyb, ponieważ są to bardzo wymagające grzyby. W Europie jest to grzyb wiosenny, występuje w okolicach kwietnia i maja. Trującym naśladowcą smardza jest piestrzenica kasztanowata. Jak widać, są to grzyby o specyficznym wyglądzie i pofalowanej strukturze, co odróżnia je od większości innych popularnych grzybów. Na szczęście, jak się tym dwóm grzybom dobrze przyjrzeć, to są do rozróżnienia. Jeśli komuś udałoby się smardza znaleźć, to i tak polecałbym udać się do kogoś obeznanego w temacie, bo ryzykować nie warto. Olszówka. Jeden z najczęstszych grzybów w naszych lasach. Krowiaka podwiniętego niektórzy grzybiarze uważają za grzyb jadalny, wierząc, że gotowanie usuwa jego trujące właściwości. Jednak udowodniono, że długotrwałe spożywanie tych grzybów, to znaczy przez wiele lat, może doprowadzić do rozpadu czerwonych ciałek krwi, a nawet do śmierci. Grzyb jest tym groźniejszy, że u wielu osób nie wywołuje objawów zatrucia, co umacnia przekonanie grzybiarzy, że jest nieszkodliwy. Olszówka owocnikuje od lipca do przełomu października i listopada. W wilgotnych lasach oraz na torfowiskach, zaroślach, parkach, często pod brzozami lub olchami, stąd też jej potoczna nazwa.
Kilka słów także o muchomorach, ponieważ uważa się, że kilka gatunków tego grzyba jest jadalnych, na przykład tak zwana panienka, czyli muchomor brunatny. Ja tam nie mam ochoty jeść muchomorów, ryzykując zdrowie, tym bardziej, że nikt nie zachwyca się jakoś ich smakiem, a tylko na sucho podaje się fakty, że są one jadalne. Za jadalne uznaje się też muchomory czerwonawe, które to czerwonawe są ponoć bardzo delikatne, ale uwaga, nie mylić z niejadalnym muchomorem czerwonym. Tutaj mówię o czerwonawym. Muchomory są to grzyby bardzo wysokiego ryzyka dla amatorów, polecam omijać je szerokim łukiem. Jednak zapoznanie się z cechami muchomorów może wyjść na dobre, bo może ochronić nas przed nieszczęśliwymi pomyłkami. Szczególnie powinniśmy wystrzegać się muchomora sromotnikowego przez jego podobieństwo do niektórych grzybów jadalnych. Grzyb ten w dojrzałej fazie jest smukły, czyli też często jest wysoki. Co jeszcze ważne, kłopoty mogą sprawić jednak młode muchomory sromotnikowe, podobne do młodych pieczarek, kań i czubajek. Góra kapelusza muchomora sromotnikowego ma kolor zielonkawy, szarawy, czasami białawy, zależnie od tego, gdzie występuje. Zależnie od etapu, stadium jego rozwoju, wielkości itd. można go pomylić na przykład z gołąbkami czy młodymi okazami gąsek. Teoretycznie też z pieczarkami lub kaniami, ale omówiłem to wcześniej, więc ten temat już, że tak powiem, odhaczony. Muchomora różni jednak pochwa, z której wyrasta. Ta bulwa, o której wcześniej wspominałem. Grzyb jest po prostu w początkowej fazie rozwoju otorbiony. W pewnym momencie wzrostu grzyba, te osłony, to jajo pęka. Jedna część tej pękniętej, urwanej zasłony pozostaje na dole, a druga u góry, tuż pod kapeluszem. Ta dolna, można powiedzieć, przymyka się i tworzy na dole grzyba pochwę, takie jakby wtórne jajo, bulwę korzeniową. Dzięki tej informacji można muchomora sromotnikowego szczególnie łatwo odróżnić od gołąbka, ponieważ gołąbki mają zawsze nóżkę równą do samego końca. Brak jest jaja i brak też jest pozostałości górnej jaja, czyli tej pochewki, obręczy, tak zwanego pierścienia pod kapeluszem. Ważne jest też, że muchomor sromotnikowy nie ma kropek na kapeluszu, co właśnie czyni go potencjalnie trudnym do odróżnienia dla początkujących grzybiarzy. To znaczy, może się ponoć zdarzyć, że sromotnikowy ma jedną czy kilka przyklejonych łatek, jakiś wypustek, oberwanych skórek i tak dalej, ale nie są to liczne, gęsto i równomiernie rozłożone kropki, jak na przykład u muchomora czerwonego. Ani u gąsek, ani u gołąbków takiej cechy nie znajdziemy. Kapelusze zawsze są gładkie. Okej, wszystkie podstawowe grzyby omówione. Teraz jeszcze krótki wykaz pozostałych grzybów mniej lub bardziej znanych i zbieranych w niektórych częściach kraju. Gołąbek zielonawy. Grzyb jadalny, uważany za jeden z najsmaczniejszych gatunków gołąbków. Jeśli chodzi ogólnie o grzyby z rodzaju gołąbek, to ciekawa historia jest z ich kolorem. Kapelusze są różnie ubarwione. Gama kolorów u różnych gatunków obejmuje wszystkie barwy. Niektóre gatunki są wielobarwne. Barwniki w nich zawarte łatwo jednak ulegają wypłukiwaniu podczas deszczy, co powoduje silne nieraz blaknięcie barw. Niezależnie od tego istnieje duża zmienność barw w obrębie gatunku. Wszystkie gołąbki są grzybami mikoryzowymi. Większość gatunków to grzyby jadalne. Niektóre jednak są niejadalne z powodu gorzkiego smaku. Wśród gatunków występujących w Europie żaden nie jest silnie trujący, tylko nieliczne gatunki mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a więc powiedzmy, że jest lekko trujący. Jedynie w Japonii występuje silnie trujący gatunek gołąbka Russula subnigricans. Majówka wiosenna. Również nie będę się rozgadywał, bo jak widzicie jest to grzyb z paskami, blaszkami, do tego cały biały. Z tego powodu potencjalnie bardzo łatwo pomylić go z jakimś trującym grzybem, ale że lud się domagał, aby wspomnieć, tak więc wspominam i pokazuję. Purchawica olbrzymia. Bardzo duży grzyb. O okrągłym kształcie. Czasem przypomina rozmiarem i kształtem piłkę do piłki nożnej. Z uwagi na ten specyficzny wygląd nie można go z niczym pomylić. Uważa się, że wszystkie gatunki purchawek są jadalne, ale tylko w stadium młodocianym. Jeśli po przekrojeniu są jednolicie białe. Często spotykana jest na łąkach, pastwiskach, w parkach i ogrodach. Na żyznych glebach bogatych w azot, jak i kwaśnych. Osobiście czasem ją spotykałem, ale nigdy nie próbowałem. Kolczak obłączasty. Nadrzewny siedzuń sosnowy, zwany też szmaciakiem gałęzistym. Również nadrzewny żółciak siarkowy. Kolejny nadrzewny uszak bzowy, tak zwane ucho bzowe, często występujący właśnie na drzewie bzu czarnego. Co ciekawe, ucho bzowe to właśnie tak popularne w kuchni chińskiej i japońskiej grzyby mun. Kolejny grzyb to filigranowy malutki twardzioszek przydrożny, następnie czernidłaki, płachetka zwyczajna, tak zwana niemka, mleczaj niebieskawy, bardzo muchomorowato wyglądająca gąska niekształtna, której nazwy regionalne to rycerzyk niekształtny, siwka, gąska siwka, siwa, wspominałem o niej wcześniej.
W celu bliższego przyjrzenia się tym grzybom odsyłam już do researchu i atlasów grzybowych. Ja tu tylko wspominam, że takie istnieją, ale pamiętajmy, że w obrębie danego rodzaju grzyba jest wiele gatunków i podgatunków, z których część może być niejadalna czy nawet trująca. Tak więc przed zbieraniem grzybów mniej popularnych, na przykład któregoś z tego właśnie końcowego dodatkowego wpisu, zróbcie porządny research w obrębie tego konkretnego gatunku grzyba. Na koniec ważna kwestia, czy grzyby lepiej jest wyrywać, wykręcać czy ucinać. W temacie pozamiatał jeden z komentujących pod poprzednią wersją filmu, pozwalam więc sobie zacytować. Co warto też wiedzieć, to że wysychanie jest zabójcze dla grzybni, więc podczas wyjmowania czy wykręcania grzyba nie rozgrzebujemy niepotrzebnie ściółki, a robimy to ostrożnie. Po wyrywaniu dobrze jest też przykryć dziurę po grzybie leśną ściółką, bowiem chroni ona grzybnię przed wysychaniem. Na pewno nie wskazane jest odcinanie grzyba i pozostawianie końcówki w glebie, ponieważ końcówki takie mogą potencjalnie zgnić i zagrozić grzybni. Z uwagi na te wszystkie powody, dziurkę po grzybie, czy to wyjętym razem z korzeniem, czy też z nim wykręconym, należy zasypać leśną ziemią, ściółką lub choćby przysypać liśćmi. Okej, to chyba wszystkie lub prawie wszystkie najpopularniejsze grzyby jadalne występujące w polskich lasach. Za ewentualne uzupełnienie w komentarzach będziemy wdzięczni. Na ekranie od około 20 sekund widzicie przeróżne grzyby, które spotkałem w lesie i które z założenia omijam, bo ich po prostu nie znam. Prawdopodobnie wszystkie z nich są niejadalne lub nawet trujące, jednak nie znam ich, więc nie zaprzątam sobie nimi głowy. A staram się skupiać na znajdywaniu pięknych prawdziwków, podgrzybków, kozaków, kurek itd. A więc grzybów, które znam i których jestem pewien. Okej, to już chyba wszystko. Życzę udanych zbiorów, na zdrowie, smacznego i do następnego. Cześć!